zadzwonił niby policjant z Oleśnicy, mój starszy aspirant, tu komenda powiatowa w Oleśnicy, starszy aspirant wątroba. A ja mówię, a ja jestem śledziona. Historia ta zaczyna się dość żartobliwie. Ale mogło to być początkiem czegoś znacznie gorszego. O tego typu zagrożeniach rozmawiano na specjalnie zorganizowanej konferencji Bezpieczny Senior w Centrum Kultury w Sycowie, organizowanej przy udziale Urzędu Marszałkowskiego. Myślę, że pierwsze tego typu w Sycowie, dlatego tym bardziej cieszymy się z tego, że możemy tutaj właśnie na ziemi sycowskiej poopowiadać o bezpieczeństwie. Zarówno o bezpieczeństwie w sieci, bo wiemy, że teraz senior to nie jest taki typowy senior, który siedzi gdzieś na ławeczce w parku, ale to jest senior, który korzysta z udogodnień internetowych. Dlatego przede wszystkim dziś będziemy kłaść szczególny nacisk na bezpieczeństwo w internecie, żeby im pomóc w tym takim coraz trudniejszym świecie, który ze wszystkich stron po prostu jest zagrożeniem. Otrzymują i telefony, i różne propozycje, które nie wiążą się z pomocą, tylko wiążą się z niebezpieczeństwem. A skala tych prób wymuszeń, skala tych manipulacji, możliwości oszustwa, które są stosowane, jest czymś, co dzisiaj jest bardzo mocno widoczne we wszystkich społecznościach, szczególnie też takich lokalnych. Dlatego tym bardziej się cieszę, że możemy dzisiaj wśród tak znakomitych gości, doświadczonych prelegentów, rozmawiać o tym i budować świadomość, jak możemy się przed tym bronić. A sposobów na oszukanie seniorów ciągle przybywa. Na wnuczkę, na siostrzeńca i na policjanta. Dlatego warto mieć się na baczności. Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty.